Czas na rozmowę o gospodarce. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również mojego gościa, Andrzej Sadowski, prezes Centrum imienia Adama Smyfa. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, gospodarka, czy ona stoi w miejscu, czy też nie? Czy coś się ruszyło? No i kilka takich informacji chciałabym przytoczyć. Jak na razie 140 tysięcy bonów turystycznych aktywowano, wykorzystano już 78 tysięcy, już wykorzystano. Są to bony turystyczne na dziecko, jeden bon 500 zł. Czy to w Polsce będzie taki ruch w kierunku może bardziej tej gospodarki, która będzie rozwijała się prężniej, szybciej, jeśli chodzi o branżę turystyczną? Gospodarka turystyczna ma dzisiaj tak duże straty, że bon może je tylko ograniczać. Stąd ciągle słyszymy jednak o ograniczaniu aktywności w tym sektorze niż rozwijaniu. Bon może być jakimś miejscowym znieczuleniem dla części przedsiębiorców, bo póki ciągle są obawy ze strony części polskiego społeczeństwa, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, to niestety turystyka będzie ciągle na takim bardzo niskim poziomie swojej dotychczasowej aktywności. Chociaż jak mogliśmy zobaczyć zdjęcia z polskich plaż, to one są przepełnione i raczej nie widać tam, aby reguły społecznego dystansu były stosowane. Natomiast w innych częściach kraju ta turystyka jednak ciągle jest w okresie dopiero rozruchu i nie wiadomo, czy osiągnie jakikolwiek poziom sprzed wielu miesięcy. A no właśnie, tak jak czytamy na stronie Polskiej Agencji Prasowej, 78 tysięcy bonów turystycznych już wykorzystano na kwotę 67 milionów złotych. To dużo czy mało? Czy ta kwota będzie miała duży wpływ na stabilność polskich funduszy, polskiej gospodarki, czy też jeszcze czegoś nam brakuje? Niestety ta kwota nie ma aż tak dużego znaczenia z tego względu, że polska turystyka, pamiętajmy, w dużej mierze korzystała z wizyt gości z zagranicy. I póki nie zostaną przywrócone połączenia z innymi krajami i nie będą one tak częste i intensywne, jak były do tej pory, to polska turystyka niestety nie osiągnie tych poprzednich poziomów. Wbrew pozorom, to właśnie w dużej mierze ten wynik polskiej turystyki stworzyli cudzoziemcy. To teraz jeszcze zmieńmy temat, ponieważ pani minister Marlena Maląg mówi o tym, że praca zdalna może znaleźć się już na stałe w kodeksie pracy. Jak poinformowała na konferencji prasowej, trwają prace nad nowelizacją kodeksu pracy, która na stałe wprowadzi właśnie pracę zdalną do tego kodeksu, do tego porządku prawnego. Czy to jest potrzebne? Co nam może dać praca zdalna w kodeksie pracy? Już formalnie tam, która będzie widniała. Kodeks pracy, przypomnijmy, to jest takie narzędzie do kontroli klasy politycznej, które wprowadził i bardzo rozwinął poprzedni system. Stąd faktycznie służył wyłącznie kontroli. Natomiast dzisiaj, niezależnie od kodeksu pracy, praca zdalna była w Polsce uskuteczniona przed okresem pandemii. Oczywiście na podstawie i wewnętrznych regulaminów, i kodeksu cywilnego. I cały czas są nowe technologie, które sprawiają, że ta praca zdalna już nawet nie jest pracą zdalną, tylko zupełnie ma inny wymiar. I wpisywanie na stałe jednej z formuły pracy jest niepotrzebne. Trzeba byłoby się zdać jednak na to, co jest do uzyskania między pracownikiem a pracodawcą, czy między związkami zawodowymi a pracodawcami, jeżeli chodzi o daną branżę czy inne, o dopuszczane formy pracy. Nie trzeba tego regulować, bo jeżeli wprowadzi się regulację, to ona będzie bardzo restrykcyjna i hamująca taką możliwość, niż otwierająca się na różnego rodzaju rozwiązania, które dzisiaj cały czas na świecie codziennie się pojawiają, jeżeli chodzi o takie możliwości.
Tylko spójrzmy właśnie na ten, na taką sytuację, że podczas tej kwarantanny, marzec, kwiecień, maj, kiedy był ten najgorszy okres dla wszystkich pracowników, to często pracownicy mówili, że ta praca zdalna jest dla nich dobra i oni wykonują swoje obowiązki, ale na przykład pojawiały się również takie zarzuty ze strony pracodawców, że nie wykonują. No i jak to sprawdzić, jak również wyprowadzać konsekwencje, jeżeli tak było. Tutaj pojawiały się po prostu konflikty pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Czy ta sytuacja, praca zdalna w kodeksie pracy, może rozwiązać te konflikty? Nie, natomiast jeżeli takie konflikty się pojawiały, to znaczy, że firmy nie były przygotowane pod względem wewnętrznych regulaminów i różnych procedur do takiej pracy. Zresztą mało kto był w Polsce na taką okoliczność przygotowany, chociażby patrząc na pracę urzędów, które pod tym względem były zaskoczone, że trzeba odpowiadać na maile obywateli, że trzeba się z nimi w ten sposób kontaktować. Ale pracodawcy bardzo szybko jakby uczyli się można powiedzieć, w biegu takich rozwiązań. Jeżeli ktoś się uskarżał na to, że pracownik nie wykonał danego zadania, to znaczy, że miał nieprecyzyjne takie regulacje u siebie i nie należy tego zamieniać od razu na ustawę, bo to jest najdalej idąca rzecz, żeby państwo wkraczało w relacje między przedsiębiorcą a pracodawcą, jeżeli chodzi o wykonanie danej pracy. To powinno być na znacznie niższym poziomie. To zostajemy jeszcze w temacie pracy, ponieważ na stronie Polskiej Agencji Prasowej czytamy informacje z Eurostatu. Polska w czerwcu z jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii Europejskiej. I czytamy dalej, że zanotowano w Polsce jeden z najniższych wskaźników bezrobocia na poziomie 3%. Poinformowano właśnie w tamtym tygodniu, poinformował Eurostat. Lepsza sytuacja była tylko w Czechach, gdzie bezrobocie wynosiło 2,6%. Biorąc pod uwagę ostatnie miesiące COVID-19, to są dobre również prognozy na te kilka kolejnych miesięcy? Czego się możemy spodziewać? No 3% bezrobocie. Czy mieliśmy tak niskie bezrobocie w latach wstecz również? Na pewno w tym momencie, kiedy dane są przytaczane, są to informacje niezwykle napawające optymizmem. Tylko trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy branże będą robić bilans aktywności w czasie tych teraz odmrożonych miesięcy i na koniec okaże się, że niestety ten bilans nie jest na tyle dobry, że wyszły, i tak jak niektórzy koledzy z branży hotelowej czy gastronomicznej, że wyjdą na zero, to niestety pojawią się kolejne zamknięcia tych firm, ale już robione przez samych przedsiębiorców. I wtedy pojawią się niestety zwolnienia. Jaka będzie to skala? Wszystko zależy od tych najbliższych tygodni, czy uda się przynajmniej części branż powrócić do jakiegokolwiek względnego poziomu i to, że będą już na plusie, a niekoniecznie będą wychodzić na zero. To muszę jeszcze zapytać o inne kraje Europy, bo na przykład w Hiszpanii to bezrobocie wynosi prawie 16%, na przykład w Szwecji 9%, Finlandia 7%, Grecja 15%, Włochy 8%, Francja 7%. Biorąc pod uwagę te informacje, te dane, czego możemy spodziewać się, jeśli chodzi o gospodarkę Unii Europejskiej? No, gospodarka Unii Europejskiej nie wyszła jeszcze z krachu roku 2008, o czym świadczy wiele danych, które nawet na antenie Telewizji Republika przytaczałem, kiedy Włochy w styczniu 2020 roku pochwaliły się jakby uzyskaniem podobnego poziomu spłaty kredytów hipotecznych jak sprzed roku 2008. Hiszpania generalnie, jeżeli pani od niej zaczęła, jest krajem, gdzie jest bardzo wysokie od lat bezrobocie, zwłaszcza dotykające młodych ludzi. I ten poziom 16% należy uznać za i tak daleko idący
wbrew pozorom sukces. Ale te bezrobociami są nierówne, jeżeli chodzi o takie bezwzględne dane statystyczne. Stąd ja bym się skupiał na Polsce. No dzisiaj mamy względnie dobrą sytuację, ale co należałoby się zastanowić, zrobić, aby faktycznie, kiedy skończą się te znieczulenia ze strony środków pochodzących z różnego rodzaju tarcz, nie doszło do właśnie zwolnień pracowników, zwłaszcza w tych małych i mniejszych firmach w Polsce, bo one za chwilę, jeżeli dojdzie do sytuacji, że będą musiały płacić w pełnym wymiarze ZUS-y, składki i podatki, mogą po prostu najzwyczajniej nie podołać tym ciężarom, jakie płaciły sprzed okresu pandemii. To jeszcze tylko chciałabym powołać się na również informacje, które czytamy na stronie Polskiej Agencji Prasowej, że duże firmy wnioskują o tę pomoc ze względu na COVID-19. 170 przedsiębiorstw złożyło wnioski o wsparcie z tarczy finansowej PFR dla dużych firm, powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Większość złożonych wniosków dotyczy firm z sektora prywatnego. Jak te duże firmy odnalazły się w tym koronawirusie, bo to właśnie przedsiębiorcy, właściciele dużych firm mówili o tym, że mniejsi, średni przedsiębiorcy dostali tę pomoc, a duże firmy wciąż czekają. No właśnie próbują się odnajdywać, a jednym z elementów odnajdywania jednak jest odwołanie się do środków publicznych, o które dzisiaj aplikują. Jak popatrzymy na firmy polskie, duże handlowe, które do tej pory były praktycznie obecne w każdym polskim mieście, to jednak sytuacja cała z zamknięciem gospodarki i pandemią spowodowała, że dzisiaj likwidują sporą część swoich sieci i niestety wiąże się to ze zwolnieniami i na te zwolnienia też są potrzebne pieniądze. Stąd ten bilans tak naprawdę zobaczymy dopiero pod koniec pierwszego kwartału roku 2021, aby ocenić, na ile te wszystkie działania, które firmy podjęły, które podjął rząd, były wystarczające, aby utrzymać gospodarkę na w miarę względnie wysokim poziomie i zminimalizować kwestie bezrobocia. Tylko że do tej pory te programy związane z bezrobociem, jak popatrzymy historycznie, one wykazywały bardzo ograniczoną skuteczność. Stąd należy też nie powtarzać błędów z przeszłości, nie stosować tych samych mechanizmów, bo one najzwyczajniej korzyści ani dla gospodarki, ani dla polskiego państwa nie przyniosą. To jeszcze ostatnie pytanie, ponieważ mamy dane z Ministerstwa Zdrowia, tych zachorowań niestety przybywa. Natomiast wszyscy mówią o tym, co wydarzy się na jesieni, kiedy to epidemiolodzy spodziewają się, że wtedy będzie druga fala koronawirusa. Czy polscy przedsiębiorcy, jacy polscy przedsiębiorcy boją się tego czasu? Czy możemy pozwolić sobie, czy polski rząd może pozwolić polskiej gospodarce na kolejne obostrzenia i restrykcje na jesieni? Ja bym zaczął przede wszystkim od uczciwej analizy informacji medycznych, które są już w tej chwili bardzo dobrze opracowane. Jeżeli z tej statystyki wynika, że ponad 90-kilka% zarażonych to są osoby jednak powyżej 65 roku życia i które są najbardziej jakby narażone na wirusa, to jednak część lekarzy na świecie zaczyna rekomendować nie izolowanie zdrowych osób, tylko jednak skupienie się na osobach chorych i ich izolowanie, czyli nie rekomendują ponownego zamykania firm i zatrzymywania w cudzysłowie świata, tylko właśnie skupienie się na tych, którzy faktycznie są najbardziej podatni na chorobę i ich odizolowanie od reszty społeczeństwa. Dzisiaj przyjęto strategię izolowania zdrowych ludzi od wszystkich innych pozostałych i to jednak w ocenie coraz większego grona lekarzy z różnych miejsc na świecie było ewidentnym błędem. Błędem w rozpoznaniu, jaka była sytuacja, ale ten błąd został już popełniony i warto go nie popełniać drugi raz na jesieni.
Bardzo dziękuję za ten komentarz. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha, był Państwa moim gościem. I ja Państwu dziękuję za wspólny początek tego tygodnia. Mam nadzieję, że ci, którzy są na urlopie, będą mieli dobrą pogodę i takiej Państwu życzę. A tym, którzy nie są jeszcze na urlopie, życzę jeszcze trochę cierpliwości i urlopu w Polsce. Dbajmy o swoje zdrowie. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.